Dzień dobry państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Marcin Pasternak, doktor ginekolog-położnik. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Dzień dobry pani redaktor. XXI wiek, mnóstwo chorób, mnóstwo nowej medycyny, której czasem się boimy, no i kwestia chęci zachowania u nas kobiet w młodości, czemu służą na przykład właśnie hormony. Jak wygląda sytuacja z tymi wszystkimi właśnie chorobami cywilizacyjnymi i z tymi lekami, których jest tak dużo, z tymi hormonami, które często ginekolodzy, lekarze nam przepisują, czy mamy się ich Bać, dlaczego mamy je brać i na co tak naprawdę one pomagają? Musimy sobie uświadomić, że taki okres. Jest... Wygasania funkcji jajników u kobiety zaczyna się już po 35 roku życia. ta produkcja tych hormonów jajników, czyli estrogenów, progesteronu, zmniejsza się co roku i taki średni wiek, w którym kobiety przechodzą w okres menopauzy to 51 lat w Polsce. Jeśli chodzi o wygasanie tej czynności, jeśli mamy do czynienia z nim przed 40 rokiem życia, mówimy o takim przedwczesnym wygasaniu funkcji jajników, 40-45 rok życia, wczesna menopauza. Te hormony są bardzo ważne. One pozwalają zachować nam prawidłową funkcję układu sercowo-naczyniowego, prawidłową funkcję intelektualną, prawidłowe funkcjonowanie mózgu, sprawność fizyczną, lepszy metabolizm i nie powinniśmy się bać tych hormonów, które, które podajemy w okresie okołomenopauzalnym dlatego, że. Ostatnie badania wykazują nam, że nie zwiększają one nam ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, nie zwiększają ryzyka udaru mózgu, nie zwiększają również ryzyka nowotworu piersi czy narządu rodnego. Bo są różnego rodzaju te hormony. Teraz się pojawiły też takie na przykład, które są jakby wchłaniane przez skórę. Czy one są tak samo efektywne jak normalne tabletki i dla kogo one są celowane? Czemu jest po prostu taka forma i taka? Generalnie musimy... Musimy rozróżnić preparaty, które możemy stosować u pacjentek, które są, e, które są po wycięciu macicy, lub te, które mają tą macicę zachowaną. Generalnie dwuskładnikowe preparaty, czyli te, które zawierają gestagen i estrogen, są przeznaczone dla kobiet z zachowaną macicą, dlatego, żeby to, zachować to ochronne działanie gestogenów na endometrium, żeby nie wygenerować u pacjentki raka endometrium. Natomiast preparaty jednoskładnikowe, czyli te estrogeny, które możemy podawać przez skórnie lub w tabletkach. Są, są dla kobiet po, po, wycięciu, po wycięciu macicy. Tutaj tak naprawdę ta droga podania nie ma, nie ma większego znaczenia. Może jedynie możemy powiedzieć to, że te preparaty przez skórne czy podawane przez błony śluzowe na przykład mamy też preparaty stosowane do pochwowo, nie mają tego efektu pierwszego przejścia przez żołądek wątrobę. I tutaj wynika stąd jedynie ta różnica. Hormony, hormony, hormony. Jedzenie i, jakby w ogóle, właśnie ta przypadłość cywilizacyjna to jest pewnie mnóstwo składników, co się na, które się na to składają sprawiają, że. I dziewczynki mają problemy w dużo wcześniejszym wieku z hormonami, z różnego rodzaju dolegliwościami. No i starsze, dojrzalsze kobiety. Czy wy widzicie różnicę i jakby kiedyś się nawet nie mówiło o tym, że małe dziewczynki przychodzą już do ginekologa i to takie mówimy o wieku szkół podstawowych, z różnego rodzaju problemami wywołanymi przede wszystkim właśnie dietą. Tak, niezdrowa dieta, zanieczyszczenie środowiska. Coraz więcej zaczyna się mówić o tym mikroplastiku, związanym z występującym w napojach w plastikowych butelkach. I rzeczywiście ten mikroplastik, zanieczyszczenie środowiska wpływają tak, że u tych młodych dziewczynek jest zwiększone stężenie estrogenów i często te dziewczynki zaczynają przedwcześnie dojrzewać, wcześniej miesiączki się pojawiają. Również przeost wachsomowych pojawia się u takich dziewczynek. No to jak to, jak to wygląda? Bo tak, u dziewczynek yy, wcześniej następuje dojrzewanie i z automatu, jakby wcześniej yy, u kobiet do, następuje. Przekwitanie. Mam tak, takie zazwyczaj duchyny. tak jest. Im wcześniej kobieta zacznie miesiączkować, możemy o kilka miesięcy tak naprawdę zmodyfikować, podając tabletki antykoncepcyjne, ilość ciąż, możemy na okres wydłużyć, ale generalnie wcześniejsze miesiączkowanie oznacza też wcześniejszą menopauzę. To jak to jest w takim okładzie, panie doktorze, że niby wcześniej przekwitamy, ale z drugiej strony ta średnia wieku, kiedy kobiety rodzą dzieci, to swoje pierwsze dzieci, bardzo się przesunęła. No, mamy takie czasy, że takie posiadanie dzieci obecnie jest troszkę mniej modne. Kobieta też chce mieć karierę zawodową. Tak, ale chodzi o to, że to jest możliwe dalej, że kobiety rodzą po 40 roku życia i to już jakby jest właściwie tak, normalne. Tak, rodzą po 40 roku życia, natomiast to, że odkładają, odkładają ten, ten, ten moment zajścia w ciąży, niestety wpływa to, że są, jest coraz więcej trudności u tych kobiet z w ciąży. Tak jak mówiłem, po 35 roku życia spada nam już ta płodność, na przykład w Czechach po 40 roku życia, jeśli chodzi o procedurę in vitro, proponuje się już pacjentkom tylko z komórek jajowych dawczyni. A skąd się wziął ten e, słynny, niesłynny HPV, czyli wirus, który, no jakby, nie wiem, pojawił się znikąd? No, pewnie tak nie jest, ale mówi się o nim teraz dużo. Są już te refundowane szczepienia dla właśnie małych dziewczynek, już nawet. I chłopców. E, I chłopców. E, z czego to wynika? Pojawienie się takiego wirusa i taki mm, wysyp tych znaczy, dolegliwości. ten wirus zawsze był. On po prostu. Wcześniej nie był diagnozowany, natomiast szczepienia są bardzo ważne. One pozwalają nam zapobiegać tym chorobom nowotworowym szyjki macicy, które są fatalną chorobą, prawda? Fatalnie, fatalnie się leczy ta choroba, daje okropne objawy, ta kobieta w cierpieniach kończy swoje A co jest jeszcze z takich jakby nowych chorób i jakby nasilenia tych chorób, które jakby pojawiły się w naszym życiu, na które powinniśmy zwrócić uwagę i nie bać się przyjść właśnie do, to do lekarza? To może cofnijmy się jeszcze do tej hormonalnej terapii, bo często mhm. możemy powiedzieć o tych pierwszych objawach menopauzy. Kiedy kobieta budzi się w nocy, ma kłopoty z zaśnięciem, zlewają ją poty, ona często sądzi, że to jest związane z tym jej stresującym trybem życia, a to może być taki pierwszy objaw wygasania czynności jajników u niej i ona wtedy właśnie nie powinna zgłosić się do swojego ginekologa, można wykonać dodatkowe badania laboratoryjne, zobaczyć, czy już, czy już wchodzi w ten okres i podając jej odpowiednie hormony jesteśmy w stanie wydłużyć jej tą młodość nawet o kilkanaście lat. No dobrze, a jakie inne choroby mamy takie, które można zaobserwować, że jest ich nasilenie i powinniśmy z nimi się udać właśnie do lekarza. Taką chorobą naszych czasów myślę, że też jest otyłość, insulinooporność. Yy, musimy tą chorobę traktować jako taką chorobę cywilizacyjną, tak żeby m, taką równowagę w życiu zachować. Czyli ale mówię o ginekologicznych, ginekologicznych. stricte ginekologicznych, bo na przykład też się dużo mówi yy, i właściwie tak wszyscy mówią, a ktoś tam jest epidemia chlamydii, gdzieś tam, yy, plaga chlamydii, ale co to właściwie jest i skąd się to też bierze? Yy, są to choroby przenoszone drogą płciową. Yy, Zwiększanie ilości partnerów, kontaktów seksualnych no, no ma wpływ na taki. Na czyli jesteśmy rozwiąźli w tym XXI wieku chyba dużo bardziej, ale to jest choroba, która jest właściwie często bezobjawowa, tak? Więc jak to zdiagnozować? Zazwyczaj bezobjawowa jest u mężczyzn, u kobiet, u kobiet powoduje upławy, może powodować zapalenie miednicy małej, czyli jakiś przewlekły zespół bólowy miednicy. To mniejszej. jak to sprawdzić? Trzeba udać się do ginekologa, pobrać wymas z szyjki macicy. I... Ale to budzę się rano i myślę sobie, a sprawdzę, czy nie mam chlamydii? No nie, jeśli mam upławy, <laughs> jeśli mam bóle, bóle brzucha, to, to jest to wskazanie do tego, żeby się mhm. wybrać na wizytę. A u mężczyzn? U mężczyzn często przebiega to objawowo. No właśnie, czyli taki mężczyzna e, będzie dalej roznosił i zarażał. Tak. No, nie jest to łatwe. Bycie kobietą i mężczyzną w XXI wieku. Dobrze, że mamy lekarzy, specjalistów, więc, drogie panie, nie bójmy się hormonów, nie bójmy się wizyt u ginekologów, bo oni są po to, żeby nam pomóc. A medycyna w tej chwili jest też tak rozwinięta, że tych możliwości pomocy nam przy różnych dolegliwościach jest naprawdę dużo. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był pan Marcin Pasternok, doktor ginekolog. Dziękuję bardzo.